Poczesanka, super, nie? No ale niestety zapisu nie miałem, nie zażarłem się. A było pełno, bo było też pełno dynamiki. Tu crois qu'on va arriver à trouver maman? On va la sortir de là. Dans un mètre. Bon allez, ça suffit de traîner. Hé, attends! Elle est triste, Melly. Elle va se calmer. Skoro ona ma takie futerko. Mais on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincible. Roderick, c'est un enfant. Zameczek dobry. Hé, merde! Qu'est-ce qui se passe? Melly, calme-toi. Putain de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre! Ils ont pas fait exprès, Melly. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais il faudra faire attention. Ah, cicho, oh, bądź witam was, moi drodzy. Elle est en colère contre moi? Witam, witam. Non. Elle est... en colère tout court. Ça t'a ouais, souhait. Je suis un peu de temps, Hugo. Spoko, spoko. Na razie i tak nic... Nic ciekawego. Nie, na razie tam zostaw. Zanim w ogóle coś tam ten. Jaki rycerz. Nie, tam tylko żeby troszeczkę było, tam bo on wytrzyma na tym. Na trójcu spokojnie wytrzyma, on tak dużo nie, nie wykorzysta. Baterii. A tu les coups, elle est verrouillée. T'en fais pas pour ça. Moi je suis mieux aujourd'hui. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Merde. Il va les voir. Czekajcie, muszę sobie coś sprawdzić. O kurwa, uciej Wena znalazł od razu na szybko. Znalazł uciej Wena. Znalazł. Cześć Miku. Cześć Dartork. Rodrik, załatw go! Ładnie skręcił kark. No i wyobraźcie sobie teraz, że tutaj, w tym momencie są jakieś, tutaj jakiś spalony tygrys. Tu wszędzie jakieś flagi obwieszone. Tam w oddali ten zamek. Wolfenstein. A tutaj wszędzie jakieś takie... Jakieś sztandary albo inne pierdoły, plakaty. I gdzieś tu Niemcy wybiegują przez drzwi. Kras, trach, trach, MP40. Kurwa, to by było piękne. To by była piękna gra. No to jest taka katedra, ale ja już wyobrażam sobie, co by było, jakby to był zamek. Naprawdę. Regardez le sol. Czekajcie, ty Twitch robi trochę problemy. No, prawda? Bo idealny był, idealna. To sobie pojawi się czerwona mgiełka, zmieni źródła świata, aby uwolnić szczury. Nie sortiront pas tant qu'il y a de la lumière. Okej.
Eh ben. Ah ah. Vous ne faites pas m'écouter. Vous m'entendez pas. Ech, gościu chciał, że po prostu skończyłeś jako hamburger. Micia, wyjmuj strzałę i do walki. Nie ma sprawy. Nie, to nie jest nieumienie, tylko ja po prostu stwierdziłem, że cofnę się po tej linii tam w dół. Zobaczę, czy tam, bo jak mówiłeś, że stamtąd przyszłaś, to zobaczę, czy tam czegoś nie ma. Ale tam jest za ciemno, ja wyszedłem całkiem przypadkowo po prostu. Dartor, powiem ci, że już takie pomysły były z nacji zombies, nacji sharks, nacji nie wiadomo co, nacji Germans nawet. Nawet nacji Germans są takie kłamstwa historyczne.
Ah, ecco. Toi, t'es fini. Guardate che pobiec da male, curva. No to są łucznicy, kurwa, z tego, z Medal of Honor. Goście trafia z odległo przez mgłę i przez wszystko. Dureń. Paliło mu ten głowę, czy nie? Mais alors, où est-ce que c'était? On se rend pas! Vous verrez! Ouais. C'est un truc! À moi la gare! Je finirai par vous avoir! Lâchez rien! Non, je bâtard! Non, à la table pour courbe d'urne. Wyobrażacie sobie ten z Waffen SS, który kontroluje szczury. No ale to było głupie. Są elementy w tej grze, jakieś kurwa na przedłużanie specjalnie rozgrywki. Nie, jak to recenzowali, to się nikt nie przyjebał o błędy. Nie wiem, zobacz. Nie, no ale to już.
toucherai pas. Pourquoi? Mes flagellants se fouettent jusqu'au sang avec. Ça doit être plein de bouts de chair. Il y a un gouvernement matériel, je ne sais pas le dire. Ça, ça va me simplifier la vie. Pewno. Myślę, że zużyłaś materiały, szkoda ma to. Mówisz o tej klatce tam, a tam są szczurki. Ty, ale w głowę jemu możesz teraz, jak cię nie widzi. Przecież... O, i już. O, dead. To tam jest jeszcze jeden. No, szczurki wypuścimy. Rodrigo, zabij go. Teraz chyba spoko może go zabić, nie ma tego licznika. Zabij frère. Zabij. Bien joué. J'y suis peut-être allé un peu fort. Stwierdziłem, że mu zgaszę latarnię. Stwierdziłem, że go kurwa zgaszę. Trzeba mieć materiał. Te narzędzia dodają tam chyba jakiś specjalny punkt, ale ogólnie rzecz biorąc to. No, ten mały jest przechód. Z szczurzym wodzem. No, szczurzy syn. Ze szczurzej matki. Popak się kurwa i żyć. No, pewnie da, będę mnie pierdolić. O, witam, Skorpion. Widziałem, że w Luciusa grałeś wczoraj. Myślałem, że wyjdą w szczurki. Który jest z nich rycerzem, to jest chyba ten. Ale to kurwa za to. Ale gościa za to. A co tu się kurwa stało? Mówię, że tu Wolfensteiny siedziały. Rodrigue, à toi de jouer. Ouais. A, mówisz, że grałeś, zabijałeś. Nie, nie grałem jeszcze w Luciusa, ale słyszałem, że fajna gierka. Nie, to jest taka gra, jak że gra się takim chłopczykiem jak w Omenie i że po prostu się ludzi zabija na różne sposoby, na przykład im się pierdoli w głowach miesza, albo że się napuszcza jeden na drugiego, no taka chora gra. Się takim
No, takim chłopczykiem gra, ale że bardzo fajna, taka jak Omen, fabularna, nie? Nie wiem, co z Luciusem dwójką jest, bo sam słyszałem, że jakieś opinie były niedobre na temat tej gry, ale akurat pierwszy Lucius to... On dirait quelqu'un, no? Tego nie widzę. Tylko nie wydaje mi się, żeby w wieku XIV rycerze, na przykład angielscy czy francuscy, mieli aż takie pancerze jak ten, co tam chodzi z tą tarczą. To jest chyba tak troszeczkę już zrobione, takie kurwa fantasy bardziej, bo takiego aż pancerza nie mieli. Nie, to ten hełm to w ogóle jest hełm tych krzyżowców. Takich hełmów raczej nie nosili już później, to są hełmy kurwa z XI wieku. Ogólnie Anglicy to już później na przykład nie nosili za bardzo hełmów. Rycerze francuscy czy angielscy to mieli takie z tymi zasuwkami głównie. Taki hełm to był XI wiek, no to już nie było kurwa używane wtedy. Dreszczowiec już, nie? Dreszczowiec to wrócisz. Ja mam Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale. D'accord, mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers. Cette maison donne de l'autre côté. Celle qui brûle, là? On ne peut pas rebrousser chemin. Partez, on vous retrouve de l'autre côté. Faites attention. La maison. Allez. Nie wiem, bo oni coś mówili o jakimś oddziale. No to oni i tylko przyjdą, czy to jest bardzo, czy to jest... No ale ja będę miał szczury przygotowane. No nie wiem, czy mówię. No to będzie teraz... Będę miał racji. Te szczurki fajnie dochodzą, tak. No. Non. Oh, c'est fermé. Je vais l'enfoncer. Ah, saloperie. Tu vas voir. Regarde, qui arrive? Rodrigue, à couvert.
Yuko, on s'en charge. Amusez-vous bien. Nie ma to jak pierdolić, wpierdolić kurwa łucznika, jakiś kurwa gości z włóczniami. Nie wiem skąd się goście z włóczniami. Oh, c'est fermé. Je vais l'enfoncer. Arrive. Rodrigue, oh, c'est chic. Cool. Yuko, on s'en charge. Amusez-vous bien. Kurwa, dać do gry postać, która chodzi z pochodu. Czekaj, ja muszę poczekać, jak on się... Nie, ja muszę mieć wodę na niego. Nie, ten proszek taki muszę mieć. Nie, tylko to muszę mieć już tam. Ja. Sorry. Ale wiecie co, zagrałbym sobie od ludzika. Zostawiłeś buteleczkę, dzięki. No, przynajmniej tyle, że nie muszę się przed szczurkami chować. Prawda. Alfa od bledzika bym se jebnął. Po raz 15. Amicia, regarde. Może The New Worderka też. O, kwiatka. Elle a survécu à tout ça? Oui. C'est une guerrière. Elle se défend. Elle est comme nous, alors. C'est vrai. C'est ta fleur. Merci, Hugo. Allons-y.
A mówisz, że to cię tak najbardziej przerażająca matka w Luciusie? No, pewnie jakieś są, kurde, postacie z charakterkiem. Dobra. Tylko szczurki są tu. Ten tam otworzy, ten tam otworzy. Il ne t'arrivera rien, je te le promets. Godric, tu nous suis? Jusqu'en enfer. Tu peux t'en charger? D'accord. Gosh, tu combats. Le plafond va tomber. Calme-toi. Hugo, t'as battu le capitaine. Putain, je suis débarrassé de me savoir si t'as encore le Duty World War 2 ou pas, grave. Plus dur à cuire que moi. World War 2 powinniście sobie zagrać, naprawdę zajebisty. W sumie najlepszy Call of Duty, jaki wyszedł ever, od czasu jedynki. Takim moim zdaniem. Zajebista jest ta kampania. Bardzo mi się podobała też kampania, misja ta. Czy fajne były oryginalne misje, widać, że to Raveni robili. Na przykład jak się dziecko znalazło małe i trzeba było z tym dzieckiem uciekać i mu zatykać buzię, żeby Niemcy nie zauważyli, że się przedostajecie. No. Cały czas było z tym dzieckiem się chodziło, tak miało się buźkę dziecka i trzeba mu było, wiesz, żeby cicho trzymać, żeby nie płakała, nie? Ci Niemcy tam chodzili i tylko patrolowali te, a później była rozpierdą. Czyli to dziecko wsiadało na ciężarówkę, tam sobie jechała, myśmy później mogli. Znaczy wiesz, tutaj są trudne elementy dlatego, ponieważ tutaj musi tak być, ponieważ to jest gra, w której inaczej ona nie byłaby długa. No, ona nie byłaby długa, wiesz. Poza tym ona ma znaczy ona nie jest trudna, to trzeba parę razy do pewnych rzeczy podejść, nie? To nie jest... To, że trzeba parę razy do jakiegoś jednego zadania podejść, nie znaczy, że jest trudne, tak samo jak na MechWarriorze 5, nie? Trzeba parę razy podejść do zadania, może dupkę. Aber. Ale ja mam tu kałczki. Dziwi mnie to, że ten Rodrik też mnie to trochę rozśmiesza. Ona gość podbieguje, a Rodrik se kurwa biega jak panienka i nic nie robi. Musi mu powiedzieć. No, bo musi mu kurwa wydać rozkaz. Ten właśnie nie wiem, gdzie jest ten Call of Duty, powiem ci. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ja go w niego grałem na PS4, wiesz? Ale na PC-cie to ja nie wiem, gdzie go. I wiem, że jest chyba. Nie, na Steamie jest. Jest na Steamie, tylko że cena jest taka trochę, no... Uwielbiam tą grę, ale czy dałbym tyle, kurwa... za grę z 2017 roku, to nie jest kwestia tego... nie wiem. No, ale jak
będziesz miał ten bus i będziesz się musiał za nim chować. Tak jak ci mówiłam, musisz być mega szybki z tymi kamieniami na porze, bo będziesz biegać. Będziesz musiał trzaskać i jeden do tego biegać. A jednocześnie będziesz musiał chować, żeby cię strzały nie mogły. Bo będą strzelać z łuku, a będziesz się położył tym wodą. Oh, merci! Merci! Soyez bénis! Oui, merci! Merci! Les archers tirent à l'air. Oh, cool. Des flèches! À couvert! Des archers! Bien joué, les gars! Nie wiem tak do końca, czy wam zrobiłem przysługę, no ale... La cathédrale! On est sur la bonne voie! C'est le seul chemin. Znaczy, czy jest 5-godzinna, ona jest w sumie tak gdzieś około 7-godzinna. Ale jest, powiem ci, że zajebista kampania, naprawdę. Tylko, że nie za tyle pieniędzy, wiadomo. Hugo sera à l'abri derrière. Lâche ça, Vicia. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. Za tyle kasy to żaden Call of Duty nie mógł dać. Nie, nawet jedynka. Chociaż jedynka była zajebista. Rodrik przejebał się. Czy to suis? No. To się nazywa Sakrapol. Nie, powiem ci, że warto sobie kupić jakiś klucz. Są takie klucze na przykład za 12 czy 15 dolarów na przykład do kupienia. Można sobie je chyba kupić, ale jest to naprawdę Call of Duty 2, znaczy ten World War 2 jest mega zajebisty. Mówię ci, warto kurwa za każdą sekundę tej gry zapłacić. Ale według mnie nie więcej jak te 80 zł. No. Te 80 zł to max. Ale to jest kampania, którą na pewno można rozegrać więcej niż ja go przeszedłem jakieś chyba ze 3 razy tego kolorowego. Albo na przykład misja, gdzie się jedzie do kwatery głównej w Paryżu. To jest zajebista misja. Naprawdę świetna. To jest taka po cichu, jak się chodzi w mundurze. Wojsko Niemca, nie? Ale jest zajebista. Świetna. Szkoda. Szkoda. No. Chociaż to nie zmienia faktu, że najlepiej jak sobie już chcecie pograć w najlepszego Call of Duty, to jedyneczka. Jedyneczka to była piękna gra. Spoko. Nie przejmuj się. Pierwszy Call of Duty był tak zajebisty. Ja pierdolę, ale to była. Jak ja w tą grę kiedyś grałem i misja w Norwegii. Kurwa, ale to była cudowna misja. Jezus. Wspaniałe czasy. Naprawdę zajebiste czasy. W sumie to był też chyba 2004 rok. Koniec 2003, początek 2004. Jak pierwszy Call of Duty wyszedł. Ja w niego grałem
Demko Call of Duty 1, tak, bo w demko Call of Duty 1 grałem jakoś pod koniec 2003 roku, ale w pełną wersję grałem jakoś w styczeń, luty 2004. O, piękny, piękny czas, piękny rok. W tym samym roku wyszedł Halo też przecież, jedynka na peceta. Wiele fajnych gier, zresztą gadaliśmy o tym, wiele fajnych gier. Najlepsze chyba tytuły w historii kurwa wyszły w tym roku. Co by nie mówić. Leżysz w pizdę, kurwa chuj. Call of Duty 1. Impossible de dire ce que c'est d'ici. Hey, vous! W sumie tak by z Call of Duty 1 wydali jeszcze raz na nowym silniku, na tym co Call of Duty World War 2. Albo nawet chuj, nie musieliby na nowym silniku wydawać, jakby zrobili na tym. Po prostu zremasterowali tak, żeby na nowym, z nowych systemach działał wysoki rozdziałce. To by była zacna gierka. W sumie to nie muszą nawet wydawać na nowym silniku, bo ta gra nie wygląda aż tak strasznie, żeby ją wydawać na nowym silniku. No całkiem sobie fajnie ten Call of Duty 1 wygląda dalej. Przynajmniej w mojej opinii. Musisz, znaczy wiesz, musisz przeczytać, co to jest za klucz, nie w który region, bo tam wszystko pisze. Najlepsza jest strona G2A. I tam, jak powiedział ten, Scorpion, Kinguin, nie? Ale musisz przeczytać, bo ja na przykład kiedyś sobie kupiłem gierkę, co prawda za 5 funtów tylko, ale nie przeczytałem, że region był Turcja, nie? Se kurwa kupiłem, tak se kupiłem, że... Nie pamiętam, co to ja wtedy kupowałem. To była chyba jakaś... Kurwa, coś z lataniem, jakiś i szczelaniem. Nie wiem, co to było, ale... Ale pamiętam, że kurwa się, że się złapałem za głowę, jak to zobaczyłem. Niby nie dużo kasy, ale... Ale zapomniałem o tobie, kurwa. Całkiem o tobie zapomniałem. Nigdy nie zapomnę na pierwszym Call of Duty dźwięku tych działek przeciwlotniczych. Jak się właśnie... Jak była misja, gdzie trzeba było... Jak była misja, gdzie trzeba było rozwalić te działka przeciwlotnicze. To była jedna z pierwszych misji, prawda, jak się lądowało tam w Normandii. To było w chuj dobre. Naprawdę było. Gościu, co się stało, nie? Tobie też. Coś ci się, gościu, tu podziało. Zgasło ci coś, koleś.
zgasła ci chęć do życia. No, tamten rycerz tak ten z Dark Souls. Dojdę do tego, widać, dojdę do niego, to ustawię sobie, no później. Nie będę przesadzał. Nie będę przesadzał. Jeszcze będzie na jeden stream w środę. On jest. Vitalis, Amicia, il va faire une grosse bêtise. Amicia, je le sens. Une bêtise? Quel genre de... Excusez-moi. Mais on est là pour le buter de toute façon, non? Il va commencer. Allons-y, Hugo. Non, maman est là. Fine. Obrośnięta. Il nous attendait. Lucas, Melly, restez où vous êtes. Arrêtez encore de faire une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Powiedz mi, gościu, jak to jest, jak się stajesz żarciem dla szczurów? Opowiedz. Powiedz swoją historię. O, karma. To jest właśnie nazywa... To się nazywa karma. Najpierw żarłeś hamburgery ze szczurami, kurwielu, a później cię szczury zjadły. To jest... Karma. No, szczur żołob. Zaklinacz szczurów. Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman! Mon enfant. Maman! Amicia! Mère! Maman! C'est Vitalis qui a fait ça. Pamiętacie tego? Il les a sacrifiés. Oh, kurwa. Il a passé le seuil. Fuyez! Sortez d'ici! Pamiętacie tego Wasabi film? Tam był ten Momo. Momo był dobry. Momo, ogarnij się. No, film był świetny, naj mój ulubiony film. Możesz, a dobra, to już sobie jak tutaj wyłączę to. Chociaż... Spróbuję najwyżej, zobaczę jak jest. Ale katedra zajebista. Dobra, świetnie. No ale nie była tak obrośnięta, teraz jest tak fajnie obrośnięta. Czekaj, czy da się tryb zdjęć włączyć. Można się tryb zdjęć włączyć. Ostrzenie ogniskowe. Coś. Głębia ostrości.
Kurwa, co ma ich zrzut? Gdzie ja uję? Gdzie ja zrobił zrzut? Tapetka! Mam Hitlera na tapecie, na Facebooku, więc ma tapetkę. Nie wiem, zaraz to jest. Tylko czołgi tapetki na tapecie. Rats Wars, courage, wojna szczurów. J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Tam taki kurwa Blaskowicz się urwał, nie wiadomo skąd i go rozkurwił karabinem. Merci pour votre cordeur. Ale dobra. Les entendez-vous? Les anges. Les anges. Un nouveau monde. Reculez. Il y a. Viens. Ah, viens, laisse-la. Non. Je peux t'aider. Je peux. C'est notre sang. D'accord. Achève-le. Zniszcz. Unissez-vous pour les dévorer. Qu'est-ce que vous êtes venu me défier? Il les regroupe. Je ne t'arrête pas. La guerre ne s'arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. C'est le sang de mon frère. Vous êtes un usurpateur. Elle a raison, Vitalis. Vous ne pouvez pas contrôler la macula. Vous sous-estimez. Attends! A tym ogniem, nie? Zapomniałem. No fucking forgot me. Regroupez-vous donc et déferlez sur eux. Qu'est-ce que... Ils les regroupent. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. Czego się boją? Rassemblez-vous et avancez! Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment, on doit essayer. C'est notre seule chance. Aha. Nice. Ok, okie dokie. Oui, bravo Hugo. On va lui montrer. Vous êtes venu me défier. Vitalis Bénévent, porteur de la prima macula, couronné par le sang. C'est le sang de mon frère. Vous êtes un usurpateur. Vous avez la raison, Vitalis. Vous ne pouvez pas contrôler la macula. Vous sous-estimez le pouvoir de ma foi. Ile moim? Bo kurwa, muszę sobie zebrać coś. A chuj, jak w to. Jebać! Gówno. Dobra ludzie, dzięki za pooglądanie tego i bywajcie. W następnym odcinku spróbuję to przejść.